przy żarze lejącym się z nieba przyszło rywalizować z zespołom, które wzięły udział w sportowym przywitaniu wakacji zorganizowanym przez Radę Dzielnicy Błonie oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Sanoku. Na przywitanie wakacji w tym roku postaraliśmy się taką w miarę dobrze zorganizowaną imprezę zrobić zarówno w piłkę nożną dla szkół podstawowych, jak i w unihokej dla gimnazjum, szkół średnich. Cieszymy się bardzo, że dopisało nam bardzo dużo, że dopisały uczestnicy ogólnie dzisiaj, bo jest naprawdę bardzo gorąco i naprawdę dzisiaj wszystkim to pokłony, że dali zorganizować i ogólnie zrobić ten turniej, bo temperatura nas troszeczkę dzisiaj przerosła. Główny cel imprezy sportowej to aktywizowanie młodych ludzi podczas letniego wypoczynku. Uśmiechaj się, kamera cię kameruje. Szczególnie jak pogoda taka ładna dopisuje, to wypadałoby jakoś aktywnie to spędzić, a nie przed komputerem, tak jak młode osoby to lubią spędzać. Aktywnie, trochę pobiegać, trochę emocji, żeby wzbudzić właśnie w tych dzieciakach i żeby się dobrze bawili przede wszystkim, bo ruch to zdrowie. Turniej tutaj odbywał się, mówię, że zarówno brały też drużyny dziewczęce, prawda? Przyjechała drużyna zagrać tutaj z chłopakami z Bukowska w unihokeja. Pojawiły się również dziewczyny z Trepczy w piłkę nożną, także turniej taki bardziej integracyjny, na spokojnie. Wiadomo, że rywalizacja zawsze w tym wieku góruje, ale myślę, że impreza naprawdę się udała, a pogoda bardzo dobrze dopisała. W turnieju unihokeja wzięło udział 6 zespołów. Drużyny zostały podzielone na 2 grupy. Następnie ekipy z miejsc pierwsze i drugie grały w półfinałach. Ostatecznie trzecie miejsce zdobył zespół Ciumciurum. Drugie miejsce przypadło w udziale ekipie Alcatraz. Zwycięstwo dla Sawicki Team. Zadecydowało to, że nasz trener ułożył bardzo dobrą taktykę, cały czas do przodu i krótka piłka, szybkie bramki, zakończyliśmy tak. Chciałbym podziękować drużynie z Alcatraz, że jednak się trzymali i nie dostali tych 20 bramek. Dziękuję. Bardzo wysoki poziom, zwłaszcza drużyna Radka Sawickiego, to przedstawiło bardzo wysoki poziom. Wiele osób też się zapoznaje na tych turniejach. Można sprawdzić swój poziom gry. Ogólnie wychodzić na dobre. Unihokej jest dosyć popularny w Sanoku, dość mniej ogólnie w Polsce, ale szczerze mówiąc to zainteresowanie jest teraz, można powiedzieć, że nawet wyższe niż piłką nożną, bo i w każdej szkole, w każdej klasie na pewno są osoby, które grają w unihokeja. Jest liga unihokeja, jest drużyna UTS, są zespoły w szkołach organizowane, jeździmy na zawody, są zdobywane wysokie miejsca. Także na pewno to jest dość popularny sport. Do rozgrywek piłki nożnej zgłoszonych zostało 9 drużyn. Tu także zespoły podzielono na 2 grupy. Następnie zwycięzcy grup zmierzyli się w walce o pierwsze miejsce. Natomiast ekipy z miejsc drugich walczyły o trzecią lokatę. W walce o brąz Czarne Diabły pokonały Trepczę 2-1. Do rozstrzygnięcia rywalizacji w finale pomiędzy zespołem Parabole a Wymiatacze potrzebne były rzuty karne. Mecz w regulaminowym czasie gry zakończył się bowiem bezbramkowym remisem. Serię jedenastek lepiej wykonywali zawodnicy z ekipy Parabole, wygrywając 4-3. Duży poziom. W ostatnim meczu było najtrudniej, ale po karnych wygraliśmy. Dzięki naszemu bramkarzowi, bo obronił karniaka. W meczu oni przeważali, a w karnym okazało się, że my wygraliśmy. Warto podkreślić, że Dzielnica Błonie jest jedną z najbardziej aktywnych pod względem organizowanych imprez w Sanoku. Tutaj na osiedlu mamy bardzo dobry klimat ogólnie do sportu. Wiadomo, że tutaj znajdują się obiekty w pobliżu, jest arena, mamy basen, mamy tutaj lodowisko, mamy tutaj orlik. Prawda? Jest naprawdę klimat do organizowania takich imprez i przede wszystkim osiedle też również żyje sportem, prawda? I to nas tak na bardzo, bardzo, bardzo mocno nakręca. Przede wszystkim mówię, że dla młodzieży to jak najwięcej takich imprez organizować, bo wiadomo, że wakacje są czasem taki, którzy młodzież ma za dużo czasu i moim zdaniem najlepiej zorganizować jest takie imprezy sportowe, żeby jednak tą młodzież troszeczkę pociągnąć w stronę sportu. Na zakończenie zmagań na orliku przy SP1 w Sanoku zaprezentowała się sanocka grupa freerunningowa Airborne.
Koniec.